dziś nastąpi uroczyste przekazanie urzędniczego samochodu wojewodzie pomorskiemu panu Dariuszowi Drelichowi, pomorskiemu komendantowi wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygaderiowy Tomaszowi Komoszyńskiemu, panu Maciejowi Kazienko, prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, panu Michałowi Chrząszczowi, wójtowi gminy Ostaszewo oraz całemu samorządowi, który w trudnej sytuacji materialnej znalazł pieniądze na sfinansowanie tego kosztownego przedsięwzięcia. Dzięki temu wzrosła nasza siła w sołectwie, gminie, powiecie i województwie. Dzisiejsze wydarzenie przyniosło dużo zadowolenia i satysfakcji, a liczba wyjazdów druhów do akcji równała się liczbie szczęśliwych powrotów. Dzień, który wybraliście na poświęcenie, przekazanie i poświęcenie tego nowego samochodu, to jest dzień Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, która zawsze wraz ze świętym Florianem przyczynia się za tymi, którzy niosą pomoc bezinteresownie swoim bliźnim. Bardzo serdecznie gratulujemy i proszę przyjąć ten samochód jako nasze wyrazy uznania i podziwu i dumy z tego, co robicie. Bo ubiegły rok był naprawdę rekordowy, ten też się tak zapowiada, to co powiedział pan wojewoda, 26 samochodów w ubiegłym roku, 24 w tym, to jest kwota 10 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dotacji z środków ubezpieczeniowych, które pochodzą od Komendanta Głównego, ale też przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, za co serdecznie dziękuję i panu wojewodzie, i panu prezesowi, bo bez tego na pewno by się nam nie udało tyle osiągnąć. I dziękuję za to wsparcie, na które mogę zawsze liczyć, jeżeli chodzi o pana wojewodę. Ale szanowni państwo, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie trud samorządów i środki samorządowe, bo ten montaż finansowy pozwala nam na zakup takiej ilości samochodów. I tutaj chylę czoła przed panem wójtem i radą gminy Ostaszewo, bo no myślę, że ten trud finansowy, który ponieśliście, a biorąc pod uwagę możliwości budżetowe, jakie ma gmina, to jest naprawdę wydarzenie, bo przypomnę, że w ubiegłym roku przekazaliśmy nowy samochód też na terenie gminy Ostaszewo, to jest OSP Nowokościelnica. W tym roku OSP Ostaszewo. I panie wójcie, tutaj naprawdę, naprawdę serdeczne podziękowania. Ja dzisiaj reprezentuję na tym wydarzeniu dwie rządowe instytucje. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, które to instytucje od blisko 30 lat finansują inwestycje w ochronę środowiska. Ale jak państwo widzą, to nie tylko inwestowanie w oczyszczalnie ścieków czy sieci kanalizacji sanitarnych, ale także inwestowanie właśnie w Państwową i Ochotnicze Straże Pożarne. Dziękuję przede wszystkim Radzie Gminy, radnym poprzedniej kadencji i ówczesnej kadencji, proszę państwa, ponieważ to cały czas jest takie samo podejście, odkąd zostałem wójtem, że inwestujemy w straż. Panowie, bardzo wam dziękuję, że przychylnie przyjęliście wnioski i zatwierdziliście to, że gmina Ostaszewo, OSP Ostaszewo uzyskało takie dofinansowanie, oczywiście przy pomocy ramek, jak mówiłem. Dziękuję, że jest taki kontakt z naszymi sąsiadami, z sąsiednimi gminami, jednostkami, że strażacy wspólnie razem realizują swoje cele nie tylko na naszej gminie. Panowie strażacy z Ostaszewa, druhowie, gratuluję wam takiego pojazdu. Dbajcie o niego, bo to kosztuje. Wracajcie bezpiecznie z akcji, aby on służył, ten samochód, przede wszystkim ćwiczeniom. Gratuluję, druhowie. Szczególnie nas wspólne więzi z Ostaszewem wiązą, bo myśmy takie mieli wspólne takie momenty niepewności, gdzie ten przekazywanie tego samochodu bardzo się opóźniały. Również te instytucje, które finansowały nas, również i pan wójt, wykazywali wiele cierpliwości, żeby ten samochód przejąć. Wszystkiego najlepszego dla druhów z Ostaszewa. Dziękuję bardzo. Największą rolę odgrywają zawsze druhowie ochotniczych straży pożarnych, którzy to inicjują i którzy... No, byłem w takiej gminie, gdzie od 100 lat nie było nowego samochodu i to było na stulecie w tamtym roku, także ładnie się złożyło. Tutaj też wiemy, że to są długie lata.
Jest nowy samochód, nie jedyny na terenie powiatu. Jest ich coraz więcej. W tamtym roku 26 nowych samochodów trafiło do ochotniczych straży pożarnych. W roku bieżącym, parę dni temu, miałem ten zaszczyt przekazać 24 promesy na samochody, które będą kupione w tym roku. Bardzo to cieszy. Każdy samochód jest kupowany najczęściej ze środków z różnych źródeł. Są to, zacznijmy od samorządu, że bez wsparcia samorządu pewnej kwoty, którą Rada Gminy w budżecie przeznaczy, trudno byłoby zainicjować całą akcję, ale później jest krajowy system, są środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, są w końcu środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale też bywają środki np. do planu przedsiębiorstw, firmy bezpieczeństwa. Naprawdę, jeżeli brakuje jakiejś kwoty, a połowa przynajmniej jest zbierana, to zawsze znajdujemy rozwiązanie i szukamy takich sposobów, żeby ten samochód dodatkowo jeszcze poza tymi zaplanowanymi się pojawił. I to bardzo cieszy, bo oprócz tego, że możemy przy okazji święta strażaków przekazywać taki świetny, nowoczesny sprzęt, który, jak wiemy, kosztuje między 800 a 1 200 000, to nie są tanie samochody, ale one są wyposażone, nie tylko przygotowane do gaszenia pożarów, ale również do wszelkich innych akcji, a wiemy, że tych akcji i tych wyjazdów do gaszenia pożarów jest znacznie więcej niż wyjazdów do pożarów, więc teraz charakter tych jednostek też się zmienia, to jest ważne, potrzebują bardzo uniwersalny sprzęt, te, które prowadzą akcje na wodzie, też sprzęt wodny, kłady, więc to wszystko powoduje, że możemy poczuć się bezpieczniej, że strażacy, ale strażacy rozumieni oczywiście również jako druhowie, czyli Państwowa Straż Pożarna, ochotnicy, stanowią dwa filary, które powodują, że możemy czuć się bezpiecznie, że możemy czuć się bezpiecznie nie tylko w miastach, gdzie przede wszystkim tą ochroną, tymi akcjami zajmuje się Państwowa Straż Pożarna, ale również w gminach wiejskich, gdzie najczęściej, najszybciej dojeżdżają strażacy ochotnicy. Ja mieszkam 300 metrów od remizy i zawsze patrzę na sekundnik od czasu włączenia syreny do czasu, jak słyszę syreny samochodu, który wyjeżdża, więc trzeba przyznać, że to działa bardzo dobrze. Ale oparte jest, i tu nie zapominajmy, oparte jest na ludziach, że ten sprzęt, że te nowe remizy, one nie miałyby większego znaczenia, gdyby nie zaangażowanie ludzi, gdyby nie tradycja przechodząca z ojca na syna. Gdyby nie to, że cała społeczność miejscowości, w których jest remiza, w której są ochotnicy, skupia się właściwie wokół tego miejsca, które no, pełni różne funkcje. Także też pamiętamy o tym, że remiza nie jest tylko garażem dla samochodów, ale jest, ona żyje. Tak? Ona żyje właśnie zaangażowaniem ludzi, którzy są ochotnikami, ale nie tylko, bo już teraz też dzisiaj żeśmy słyszeli, coraz więcej kobiet przechodzi egzaminy i to z wynikiem bardzo dobrym. Także ochotnicy odpowiadają na wyzwania nowych czasów i cieszy też to, że dzieci, które tutaj widzimy, są w mundurach strażackich, także możemy być spokojni o przyszłość, bo jeżeli są ludzie, są następne pokolenia chętne do służby, do trudnej służby, ryzykownej często, więc warto naprawdę starać się o to, żeby ich wspierać i dzisiaj ten drobny symbol naszego wsparcia, takiego materialnego w postaci tego samochodu, właśnie żeśmy przekazali i gratulujemy strażakom w Ustaszewie, że mają nowy, pewnie wymarzony, utęskniony i pewnie sami go skonfigurowali, samochód średni do akcji ratowniczej.